I poprosiłbym przykładowo najpierw Luteckiego, żeby tę sprawę rozwiązać. Jeżeli my nie rozwiążemy tutaj, obecnie my z Luteckim zaprosimy przykładowo pracownika, który tę sprawę prowadzi, tego gruntu i te nam pomoże przykładowo rozwiązać tą sytuację Luteckiego na prostą. Panie kierowniczko, bym prosili tutaj, bo tu jest Lutecki i telewizja, tu jest budżetówka i tego, i żeby wziąć ze sobą przykładowo Głowackiego, żeby te sprawy wyjaśnić przy Luteckim i przy tym, jak te sprawy już się od którego czasu i jakie sprawy są załatwione. Jesteśmy tutaj u góry na pokoju numer 16. No proszę. Ale panie Lutecki, pan jak długo już stara się o tą ziemię, rzekomo pod tą działalność gospodarczą, tak, prawda? Tak, od 2006 roku, najpierw od spółdzielni kółek górniczych, a później od urzędnika. I do tej pory nic nie jest ruszone. Część tam dzierżawi, a część leży obok. Ale jest wniosek złożony, że pan chce na dzierżawę, czy kupno, czy... Dziesięcioletnią dzierżawę z pierwokupną. Na 10 lat. Na 10 lat, tak. I pan chce co robić? Szkółkę drzew i taką ozdobną drzewek tych małych. I kwiatów to jest krzew. To taką działalność gospodarczą. Rolniczą. No i przy tym co pan by zrobił? Byśmy zatrudnili tam ludzi i było mniejsze bezrobocie i wszystko tutaj. No tak. No ale to 3 lata pan się... Chodzi o tej sprawy i nie jest ta sprawa załatwiona. Dawno powinna być na biurko u pana burmistrza, czy u pani kierownik i powinna być ta sprawa już jakoś załatwiona i rada by uchwaliła, czy pan by dostał na 10 lat z pierwokupnym dzierżawę i by było już po sprawie. Nie? A tak, no co, no to teraz sołtys z Bolesławia chce też tą ziemię, no ale to po co ty sołtys chce? On ma dzierżawę. On ma ziemię sołecką, prawda? Tak, tak. I sołtys złożył wniosek o zagospodarowanie tych gruntów. Dobrze, ja się chciałem zapytać, czy mamy odpowiedź z Bronisławia? Nie mam, bo się nie tu... Więc nie mamy o czym rozmawiać. No tak. Panie Luteczki, musimy poczekać. Sołtys nas zapewnił. Ale nie mamy. Ja rozumiem. Musimy czekać, może jutro, może pojutrze będzie odpowiedź, możemy to rozpatrzyć. Bo nie wiemy, jaka jest odpowiedź. My się pozwoliliśmy na wypowiedź pana Sołtysa, którą powiedział, że w tym tygodniu komisja ma się tym zająć. Panie Luteczki, a my nie możemy o czym rozmawiać, bo nie mamy tej odpowiedzi. Pan rozumiem, on może się nie zgadzać. Ale Rysiu, nie wiem, po terminie ale Rysiu, sprawa już jest 3 lata i ja my lepcemy w jednym miejscu. Nie? Ale czekamy z odpowiednim dokumentem. To jest podstawa. Ale to opinia Sołtysa będzie? Musi być. Opinia Rady Sołeckiej. Ale jak facet, który chce robić działalność gospodarczą i przy tym bezrobociu, kryzysie ekonomicznym i tam gospodarczym i my jeszcze utrudniamy takiemu człowiekowi, prawda panie Piotrze, kolego? Idziemy zgodnie z przepisami, chodzi człowiek i nic mu nie pomaga. Ale ten już rozumiem, że nie mamy odpowiedzi. Ale jaka jest alternatywa? Sprawa jest oczywista, kto przedstawi lepszą propozycję, to temu ale byśmy... jeszcze przedtem pan Rady Popielski był właścicielem i on zaczął pierwszy odbierać te grunty nam pod boisko, ale wiedząc, że tam boiska sportowego nie może być. Przy tej drodze. To jest przy tej głównej drodze. I tam nie może być. Maria, tam jest przy tym głównie 15 drodze, nie? Ale Rada Sołecka odsłoniła od budowy tam, tyle co mi wiadomo, od budowy boiska sportowego. No, pan Popielski w wypowiedzi do Gazety Pomorskiej wcale nie poddaje się. No, nie wiem. Tak jest. Ja tylko oficjalnie wiem, a... Totalnie nie wiem. Znaczy, to na boisko miało być? Część miała być na boiska, 70 arów, a 70 arów miała być do mnie pod działalność. Ja to już wniosek złożyłem od deskerów, żeby to kupić, tylko pan Popielski chodził do pana prezesa i do pana burmistrza, żeby to przejąć ten grunt na boisko. Znaczy nie, bo ja pytałem i dostałem odpowiedź, że Sołtys jest, że tak powiem, osobiście prywatnie zainteresowany, tymczasem on chciałby to na boisko. Panie Marianie, bo to ziemia leży w sołectwie Bronisław, a nie w Jeziorkach i tam było trochę też nie tak, nie? Bo
Ale prawdopodobnie było porozumienie między Radą Sołecką Jeziorki, a Radą Sołecką Grodzisław. Ja tego nie widziałam, ale kierownik, było prawdopodobnie. Pani kierownik, wiadomo, że ten grunt pod boisko się nie nadaje, bo tam jest strefa zagrożeniowa przy pasie drogowym, no prawda? Tam nikt nie wyrazi zgody. No ile tam tego jest tej ziemi? 1,42. Ja jeszcze wyszłem z propozycją do burmistrza, że bo chciałem spłacić te długi, które, czy zobowiązania, które miały eskery do urzędu i kupić tą ziemię w tamtym momencie, a nie dawa rady, bo pod boisko to wszystko szło. Z taką propozycją też wystąpiliśmy do urzędu tutaj miasta. Czyli panie Lecki, pan sąd powiedział, że już to pismo zostało... Że w tym tygodniu komisja rolna powinna się tym zająć. Kiedy biała dostępność? Ale czy sołtys decyduje o powołaniu, kiedy się zbiera komisja? Nie, nie, ale odchodzi. Ci pismo płynęło. Nie wpłynęło. Do mnie nie wpłynęło. Nie wpłynęło, Mary. No nie wpłynęło. To może jest w tej chwili jeszcze w tekście burmistrza. Ja nie twierdzę, że nie jest. Może jest jeszcze w tekście burmistrza. Do pani. A do mnie nie ma jeszcze. Czyli teraz stoimy w tym momencie tak jak... Czekamy za konkretną opinią i wtedy zajmiemy się tym tematem. No to tak ciągle się przedłuża, to już tyle lat. Ale to nie od nas. No ja wiem. Pan już zna opinię sołtysa? To znaczy nie znam opinii sołtysa, no ale wiadomo jaka będzie, bo ja się staram, on jako o ten grunt to nadal. To nigdy nic nie wiadomo, on jest jedna osoba, tam jest cała rada. Nie? No ale znów w Radzie Sołeckiej jest kuzyn jego.